Jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na skalę przemysłową eten otrzymuje się w procesie pirolizy metylu, czyli rozkładu metanu w wysokiej temperaturze. Oblicz objętość metanu odmierzonego w warunkach normalnych, z którego otrzymano 2 mole etynu, jeśli wydajność reakcji chemicznej wynosiła 80%. Ok, tu mamy to równanie. I z tego równania widzimy, że stosunek molowy metanu do etenu, tutaj nic nie ma, to znaczy, że jest 1, to wynosi 2 do 1. Zatem do otrzymania 2 moli etanu będą nam potrzebne 4 mole metanu. Obliczamy sobie objętość. Czyli mamy 4 mole razy stała wartość dla 1 mola gazu w warunkach normalnych, czyli 22,4 decymetrów sześciennych na mol. Mole nam się tutaj oczywiście skracają, wymnażamy i mamy 89,6 decymetrów sześciennych. I to jest te 80%, czyli robimy sobie tutaj proporcje. A nas interesuje cała reakcja, cały proces, 100%. To, co jest po skosie do x, ląduje w mianowniku w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Zero nam się skraca, procenty nam się skracają. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem, otrzymujemy 112 decymetrów sześciennych metanu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.